Mahometanizm, pojemna religia. Jest to wypowiedź oparta na artykule Alfreda Henry'ego Burtona z czasopisma Chrześcijańska Prawda, tom pierwszy, Christian Truth. Często słyszymy, jak współcześni niewierni porównują chrześcijaństwo z mahometanizmem, ganiąc to pierwsze, a rozczulając się nad drugim. Oby nie było to na zasadzie Afrykańczyka, który przyjął mahometanizm, ponieważ była to tak pojemna religia, było w niej miejsce nie tylko na niego samego, ale i dla wszystkich jego grzechów. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na grzech. Biblia obnaża grzech. Nie daje na niego przyzwolenia. Nie usprawiedliwia go. Lecz stwierdza, co jest jedynym lekarstwem na grzech. Mahometanizm toleruje grzech, zachęca do grzechu, nie przedstawia żadnego lekarstwa na grzech, gdyż nie uczy o potrzebie lekarstwa. Bądź pewien, że twój grzech cię znajdzie. Alfred Henry Burton napisał te słowa, którymi się tutaj posłużyłem.